Cześć moi kochani, witam was serdecznie. Oglądajcie do końca, bo będzie coś fajnego. Warto, mam nadzieję, będzie warto. No dobra, ten sezon jaki jest, taki jest, sami wiecie. Wiecie dobrze, że troszeczkę trudniej się w tym sezonie wbija pucharki, ponieważ więcej się traci niż zdobywa, ale to już było zapowiedziane i powiem wam szczerze, że nawet to chyba za bardzo mnie nie odepchnęło w tym sezonie. W tym sezonie jakoś tak święta, czas z rodziną, odpoczynek, to chyba u mnie dzisiaj w tym miesiącu przeważyło. Dużo nie grałem, dużo jak widzicie jestem na 5000, przeważnie sezon kończę na 6000 pucharków. Może coś sobie po nagraniu tego odcinka jeszcze powbijam, ale no nie mogłem w tym sezonie pograć, w ogóle nie mogłem się zdecydować na deck. Nawet dzisiaj rano, w niedzielę, kiedy dzisiaj nagrywam, w niedzielę to wieczorem, w niedzielę rano poprosiłem Tytonia, żeby mi dał podgląd do swojego nowego konta, bo Tyton ciśnie tam w globalu, był 5 rano, aktualnie chyba będzie też będzie w top, czy będzie też gdzieś w topowym zestawieniu Tytoń, jest 17 aktualnie, no i widziałem, ma fajny deck i chciałem sobie zatytonić, zatytoniować, nie wiem jak to powiedzieć, że chciałem być po prostu Tytoniem i sobie skopiowałem jego deck i mówię, zagram sobie, może ta końcówka sezonu mi wejdzie. I powiem wam szczerze, że do pewnego momentu było fajnie, bo pierwsza walka wygrana, nawet nie wiem kiedy, wygrana. W drugiej walce bałem się, że przegram, bo ciężko szło na początku. Później środkowa część meczu i końcówka już mówię, kurde, już to mam, ale żeby być Tytoniem, trzeba coś więcej. Po prostu byłem sobą, czyli tępym noobem. Zobaczcie końcówkę, jak wyglądała końcówka tej walki. No dobra, jesteśmy tutaj w walce, wam pokażę jak to wygląda. Ogólnie na razie nie wygląda to źle. No, dla mnie, tutaj jak widzicie wieżę mocno zdobywam, ale tutaj też poszło atak, ja też tutaj źle tego Dark Prince'a w ogóle, ale mówię jeszcze nic, no zobaczcie, tutaj to jest tylko raz na Lightninga, praktycznie zostanie tam 4 HP, ale no musiałem po prostu być sobą, zobaczcie co tu się dzieje, idę z atakiem, no zostanę wybroniony, nie, tutaj zaraz ten Lightning mi się załaduje, mówię będzie elegancko, no zużywam sobie Lightning, za chwilę, zobaczcie, w tej chwili 4 HP zostaje i mówię, mam tornado. I mówię, wybronię tego Horizontroida. Czemu ja, chory człowiek, nie pomyślałem, że tornado, zobaczcie, w ogóle tornado, źle puściłem to tornado, zrobiłem misklika. My tornadem chciałem odepchnąć Hogridera, niestety nie udało się, ale przecież mogłem puścić tornado na wieżę i bym to wygrał. Nie, musiałem być sobą. Ambicja, przerost ambicji, nie wiem o co chodzi. Formy na to, jakoś to się tak mówi. Po prostu chciałem być Tytoniem, a wyszło jak zawsze. No. I tak to jest. Sezon słaby, ale w styczniu obiecałem sobie, że będzie lepiej. W styczniu na pewno będzie lepiej. Mam taką nadzieję. Ale nie odchodźcie, bo teraz coś fajnego. Teraz coś, co może wam się spodobać, bo mi na pewno się spodoba. Teraz zobaczcie 37-letnie dziecko, jak się cieszy. Już wam mówię o co chodzi. Supercell, twórcom tym, co są tam zapisani do tego programu i mają ustawione jako pierwszą grę w panelu, dostali prezenty, czyli na gwiazdkę przyszło do mnie pudełko i powiem wam szczerze, że cieszę się jak nigdy. Ja do tej pory próbowałem właśnie zebrać tą kolekcję, jak widzicie te wszystkie figurki sam to kupowałem i do tej pory to są właśnie te case'y na iPada i na iPhone'a, które były w poprzedniej paczce, więc coś zaczynam tutaj sobie swoją kolekcję robić. Jestem naprawdę dziecko, ale w końcu mam okazję sobie nazbierać rzeczy. No i w tym pudle też są kolejne rzeczy i prawdopodobnie z tego pudła coś będzie dla was. Wczoraj pisałem post, że wiem co już zrobię z tymi powpikami waszymi, które zostały. Powpiki, przypominam, to są punkty, które się zdobywa za siedzenie u mnie na live'ach. 7 stycznia Polska gra z Francją towarzyski mecz dla Celinki. Będziemy znowu dla Celinki pieniążki zbierać podczas tego meczu i wtedy będzie bot włączony i będziecie mogli zbierać punkty, żeby kupić sobie los na loterię. I będziecie mogli wygrać, właśnie coś za chwilę wam powiem, co będziecie mogli dokładnie wygrać. I te powpiki. Myślę, że tak ustawimy 200-300 powpików za jeden bilet na loterię. Ci, co mają więcej powpików, oczywiście będą mogli sobie tych biletów więcej kupić. Jest to taki ukłon za to, że siedzą często na moich live'ach.
No i będziemy później losować osobę. Dobra, ale zobaczmy. Otwórzmy to pudełko. Ja już wam powiem szczerze, że ja już tam wiem, co tam jest, bo już otwierałem, nie wytrzymałbym. To zostawię na koniec, bo to jest najfajniejsze z tego wszystkiego. Tutaj jest taka paczka kart. Te karty, już jedną paczkę kart otworzyłem. Zaraz wam pokażę, jak to będzie, jak to wygląda. Ja już tam jedną paczkę kart otworzyłem. To są takie właśnie karty do zbierania kolekcjonerskie. I może w którymś odcinku zrobimy polowanie na legendę. To są takie trzy paczki były kart. I może w którymś odcinku zrobimy polowanie na legendę. I tu są, jak widzicie, karty rozpisane i właściwości, a z tej strony są właśnie karty. Mam na przykład Bombera, chyba mam dwa razy Bomber mi się trafił. Poczekajcie, tak, to jest Bomber. Jak widzicie, mam dwa razy Bombera w jednej paczce. Więc karty kolekcjonerskie sobie zostawię. Tego śmiecia wyrzucimy, tutaj już niepotrzebny. Później coś tam było jeszcze, taki fajny kropelka eliksiru, to taki breloczek chyba. To sobie też zostawię, może gdzieś tutaj zawiśnie. Dobra, to zostawię na koniec, bo to będzie chyba coś dla was, więc chwileczkę poczekajcie. Tutaj jest paczka emotek, takie emotki są, więc naklejki, więc będę mógł sobie te emotki poprzyklejać gdzieś, poużywać. O, jest tych zestaw emotek, jak widzicie, jest bardzo dużo. Oho, pika telefon, przepraszam. To jest powiadomienie, że mój syn ma właśnie bardzo niski cukier. On je teraz kolację, więc mu trochę tam spadło, ale zaraz mu pójdzie w górę. Dobra, tu jest... Był papier, bo było coś zapakowane. To wam pokażę na końcu. W ogóle to też jest cały z sygnaturą Supercella, więc tego nie wyrzucamy. Tu są moje adresy, to wam nie pokażę. To na końcu. Dobra, no to może zacznijmy tak. Bo wiecie, że już miałem piny. Tutaj te piny leżą różne. I teraz dostaję nowe piny. I teraz tak. Tego pina jeszcze nie miałem, czyli łyczka, on to zostanie dla mnie. To zostawię dla mnie. Na pewno zaraz się tu coś znajdzie dla was. O, kolorowego Hog Ridera i Barbarzyńc nie miałem, więc to też zostanie dla mnie. O, i zobaczcie. Taki kolorowy Prince i Wiedźma. Ja już takie coś mam, to jest to samo, tak, ta sama seria, to wszystko to samo, więc jedno trafi, jeden ten zestaw pinów trafia już do pudełka, które będzie do paczki, która będzie do wygrania dla was za te właśnie pofiki, czyli taki jeden zestaw pinów. O, kolejny kolorowy, Wizard i Barbarzyńca. Więc to też muszę, kurde, nową kamerę chyba kupić, żeby była lepsza jakość. Spinów jeszcze mam, o, i kolejne kolorowe, Archerka i Beczka Goblinów. No to troszeczkę pinów mi zostaje. Te piny na razie zostaną. Jeżeli w przyszłości coś mi się będzie powtarzało, to będę wszystko rozdawać dla was. Kolejne takie paczki też raczej już będą dla was, bo ja już jedną paczkę swoją dostałem. Dostałem najważniejszą rzecz, którą chciałem. Właśnie zaraz wam pokażę. Więc to, co najważniejsze, już mam i reszta będzie szła do was. Zobaczcie, jest taki malutki, fajny worczek. Już niewiele osób z was wie, co tam w środku jest. Jest logo właśnie Clash Royale. Zobaczcie, jest i też widać już napis Baby Dragon. Tak, jest maskotka. Jest maskoteczka, w ogóle skrzynia, więc robimy opening magicznej. Nie mam legend, nie trafiają. No i z tego woreczka wyskakuje pluszak. Baby Dragon. Zawsze chciałem mieć tego Baby Dragona. Mam nadzieję, że ten Baby Dragon gdzieś tutaj mi się... O, kurczę, czy on mi się tu zmieści? Będę musiał go jakoś umiejscowić tutaj na tych... Dobra, jakoś go będziemy później mocować gdzieś tutaj, może zaczepię. Czyli tak, na pewno w tej paczce będzie do wylosowania pin. Na pewno będzie pin. Na pewno będzie koszulka, wzory do wybrania, bo mam 8 wzorów, kto widział, to widział. Będzie koszulka Clash Royale'a. Być może dorzucimy jeszcze bluzę do tej paczki. I iPad, zobaczymy, bluza,
Bluza jeszcze pomyślimy, ale na pewno będzie case, bo wielu was pytało, mówiło, że chciałoby chociaż w celach kolekcjonerskich coś takiego. Ja wiem, że nie macie na przykład iPadu, bo to jest iPad na 9.7, więc w takim pudełeczku kolekcjonerski zestawik by był do rozdania dla was w tej paczce do losowania. Na przykład ten case jest właśnie z Hog Riderem. Jest taki fajny w dotyku, jakby skóra coś, więc to jest piękne. Więc mówię, takie coś nawet w celach kolekcjonerskich. No i jest podobny case'ik dla iPhone X to akurat są, więc takie też by coś było w paczce. Więc w każdym razie będzie duża paczka do wygrania. 7 stycznia będzie live, ten charytatywny dalej. Polska reprezentacja zagra z Francją i na tym live będziecie mogli zdobyć punkty, a po samym meczu zrobimy losowanie. W trakcie meczu będziecie mogli kupować bilety wstępu na to losowanie, oczywiście za powpiki, jeżeli będziecie mieli te powpiki, więc osoby, które siedziały na moich live'ach do tej pory, zbierały te powpiki, no, są w uprzywilejowanej pozycji, nie? No, tak to wyszło. Trzeba było siedzieć na live'ach, przychodzić, nabijać sobie te powpiki i będziecie mieli zresztą okazję też nabić powpików trochę. Jeszcze nie wiem, jaka będzie cena wejściowa biletu, ja sobie zorientuję się, po ile wy macie tam zebranych tych punktów, wybiorę sobie tam jakąś średnią i ustawię sobie bilet, za ile będziecie mogli kupić ten los. I mówię, ci co mieli już powpików nabijanych, to będą pewnie losów kupowali milion. Co nie Luki? Luki podejrzewam, że zablokuję, żeby nie mógł z dwóch. Aha, znowu niski cukier mojego syna. Dobra, trzeba kończyć, uciekam. Życzę wam miłego tygodnia, poniedziałek to leci. I pamiętajcie, 7 stycznia widzimy się na live Polska, Francja i wtedy będziemy wszystko kombinować. Trzymajcie się, na razie, cześć.